Aktualnie w mieście mamy dwie strefy płatnego parkowania. Strefę A obejmującą strefę uzdrowiskową oraz B znajdującą się w centrum miasta. Poza strefami miejskimi komunikacja miejska administruje również parkingi prywatne, jak i te zlecone przez Urząd Miasta. To jest przy ulicy Kasprowicza i przy amfiteatrze. W 2022 roku komunikacja miejska sprzedała blisko 900 tysięcy biletów parkingowych za kwotę ponad 4,5 miliona złotych. Jak wynika ze statystyk, kierowcy najczęściej parkowali na parkingu przy hali Millennium. Ponad 74 tysiące sprzedanych biletów. Na dalszych miejscach uplasowały się parkingi Mazowiecka Park, prawie 15 400 sprzedanych biletów, parking Amfiteatr ponad 11 tysięcy oraz parkingi Unii Lubelskiej i Solna, tutaj po 10 tysięcy na każdym z nich. W ubiegłym roku spółka sprzedała 5881 abonamentów na kwotę ponad 480 tysięcy złotych. Najwięcej sprzedano abonamentów 30-dniowych w ramach kołobrzeskiej karty mieszkańca. Jeśli chodzi o opłaty dodatkowe, to jest za brak biletów, to najwięcej wystawiono ich w strefie A, ponad 11 tysięcy, oraz na parkingu przy hali Millennium prawie 3 tysiące. Łącznie wystawiono 20 745 wezwań do zapłaty. Przypomnijmy, mandat za brak biletu to 250 zł. Jeżeli uiścimy opłatę w ciągu 7 dni, kwota zmniejszy się o połowę.